To tu, w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc miasta, na Placu Bankowym, zaczniemy nasz spacer po zaginionej żydowskiej Warszawie. Nie bez przyczyny oczywiście. To sam środek niegdysiejszej, tętniącej życiem dzielnicy żydowskiej. Na miejscu najbardziej rzucającego się w oczy budynku, błękitnego wieżowca, stała największa synagoga Warszawy, dom modlitwy mieszkańców getta, zniszczony w jednej chwili po powstaniu w 1943 roku. Odbudowana została w dość nietypowej formie, cała ze szkła. Tak się składa, że akurat cały fronton wieżowca odzwierciedla fasadę synagogi. Swoją drogą jest taka opowieść o klątwie rabinów. Na początku budowy roboty nie szły za dobrze. Wciąż coś ginęło. Czy to druty zbrojeniowe, czy jakieś inne ważne przedmioty. W końcu poproszono o pomoc żydowskich mistyków. Odprawili oni odpowiednie rytuały oraz odmówili błogosławieństwa. Potem budowa szła o wiele szybciej. Jeżdżę tędy codziennie do szkoły. Czasem się tak łatwo zapomina o tym, co było tu kiedyś. Ogród Krasińskich ma długą tradycję. Już przed wojną przychodzili tu okoliczni mieszkańcy z dzielnicy żydowskiej. Wiąże się to z tym, że pobliski ogród Saski był niedostępny dla Żydów ze względu na ich ubiór. Uważano go za nieelegancki, a ludziom w nieeleganckich strojach nie wolno było wchodzić do wspomnianego wcześniej parku ze względu na jego reprezentacyjną funkcję. Wreszcie jestem zadowolony z tego, jak zmienia się Warszawa. I nie mówię to tylko o architekturze światowej klasy, ale o tym, że dzięki Muzeum Historii Żydów Polskich przestajemy skupiać się na najsmutniejszym okresie historii Żydów. Zaczynamy zauważać tysiącletnią obecność żydowską na ziemiach polskich. Pamiętamy o całym pięknym życiu, a nie tylko o strasznej śmierci. Ciekawa historia wiąże się z mezuzą u wejścia MHZP. Nie jest to zwykły zwitek tory. To cegła z jednej ze zniszczonych kamienic żydowskiego Muranowa. To właśnie tu się uczymy, w szkole Laudermorasza. To jedyna żydowska szkoła w Warszawie. Obejmuje przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Oprócz zwykłych przedmiotów uczymy się tu także hebrajskiego, historii i kultury żydowskiej. Wspólnie odkrywamy wspólne dziedzictwo. Pomnik Janusza Korczaka, znajdujący się koło Pałacu Kultury w samym centrum miasta, jest upamiętnieniem jego ostatniej wędrówki ze swoimi dziećmi, które jako wydarzenie zasługuje na szczególną uwagę ze względu na to, że ów wybitny pedagog mógł uciec i przeżyć wojnę, ale mimo to postanowił towarzyszyć swoim podopiecznym idącym na pewną śmierć z rąk nazistów. Mieszkam zaledwie parę ulic dalej, a mimo to nie znałam tego miejsca ani jego historii. To żydowski akademik, w którym przed II wojną światową mieszkał Menachem Begin, jeden z najsłynniejszych premierów Izraela. Obecnie, jak zresztą sami widzicie, budynek ten popada w ruiny, tak samo jak olbrzymia część otaczającego go dziedzictwa żydowskiego. Na rogu ulic Jagiellońskiej i księdza Ignacego Kłopotowskiego znajduje się plac zabaw z małym pagórkiem przy płocie. Pagórek ten wyznacza miejsce, w którym przed wojną stała synagoga rotundowa. Był to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy i jedna z niewielu w Europie bożnic zbudowanych na planie koła. Prawdziwy unikat na skalę światową. Podczas II wojny światowej niemieccy żołnierze ją wpierw zdewastowali, później podpalili. Jednak jej korpus nie zawalił się. Po wyzwoleniu Warszawy budynek został odrestaurowany. Mieścił się tam wtedy radziecki szpital wojskowy. Synagogę bezprawnie rozebrano w 1961 roku. Deine Augen voll mit Tränen bringen in mein
mein Herz allein, hab gemeint, einmal du nicht sein meine. Kinderjahren, junge, schöne Blumen, zurück zu mir wird ihr schein mehr nicht kommen. Jahren alte, treurige, kalte Mäure, schordige, haben ihr schönen Platz vernommen. Kinderjahren hab euch angeweuren, mein Gott, reihe Mame, euch war leuren, denn der Stuben ist doch ein Fleck, Pegele ist euch weg. Oi, wie schnell